Witamy ponownie. Są z nami wspaniałe dziewczyny, które udzielają się. Przypomnijcie, jaką postać? Wynar, Lola. Oraz? To jest tak, jak długo zajmujecie się z cosplayem. Zarzucało nas jednocześnie precyzję, jaką wdrożyliście w wykonaniu cosplayów. Sądzę, że to jest nie. Nie mam pojęcia, nie jestem w stanie czuć. No to będą dłużej. 3-4 lata? Więcej, więcej. No to więcej. Ale... 4 lata. Zatrzymamy się tylko przy twoim kostiumie. Jak widzę, jesteś nawet jeszcze przed tym szczególnie. Jednak się chybasz też pod drugą formę. Z charakteru? Prawie zawsze. No. Ale wygląda w stanie już tej małej. Właśnie. Z czego wykonany jest ten kostium? Z tkaniny obiciowej. Zwykłego lisa oraz sztucznego fotografa. A z czego twój strój został wykonany? Więc tak, mój to jest Bianca Ewa, Orbla, znaczy XPS obłożony w Orblą i z kim właściwie jesteście dziewczyny? Jak podoba się wam w Katowicach, na IEM-ie? Jak podoba się wam cała ta impreza? Ja jestem z Warszawy, tam drugi raz na IEM-ie. Wydaje mi się, że urazem jest trochę mniej ludzi i jest trochę tak jakby później może dlatego, że jest też tak. No i impreza jak impreza, ciężko nam trochę przejść więcej niż 5 metrów bez zatrzymywania przez ludzi i to jest trochę ciężkie. A więc tak, ja jestem tu trzeci raz, nie byłam na wszystkich jemach w Katowicach. No cóż, jest różnica zdecydowanie między pierwszym i drugim tutaj jemem a tym, ponieważ faktycznie jest mniej zdecydowanie ludzi. Zakładając, że wcielacie się w postaci Lola, pewnie lubicie grać w tę grę. Więc jak długo gracie w League of Legends i w jakich dywizjach jesteście? Jedyny przed Taną. O Boże, dawno temu już, nawet sam zapomniałem. Tak. Coś zakładam, że to jest chyba drugi sezon. 3 lata? Tak stawiam. Nie wiedziałam, że od początku do przyszłości. To jest najlepsze rozpoznawanie. Ja mam to już ukalo. To było bardzo dobre. Ale wiem, potrafię tak powiedzieć, bo nie tylko sam na premierze. Jak jestem i na ciebie. No w sumie. Boże, i jak tyle gra? Przykro mi. Ja generalnie rękę unikam, bo jest to dla mnie zbyt stresujące. Za dużo timerów. Za to, co ludzi traktuje to zbyt serio, więc po prostu tak sobie pokażę i tyle. I tu taka prośba do polskich graczy. Zluzujcie dupy, to tylko cholerna gra komputerowa.